Cesc Fabregas ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. FC Barcelona wciąż płaci Messiemu. Al Hilal kusi Neymara. 600 milionów na stole. Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Mason Mount przenosi się do Manchesteru United. Tonali oficjalnie w Newcastle. Liverpool wydał 70 milionów na pomocnika. FIFA planuje ważną zmianę przepisu o spalonym. Luka Modric może mieć poważne problemy. Grozi mu nawet 6 lat więzienia. Lewandowski nie wie, co się dzieje? Ciekawe słowa Mateusza Borka o wizerunku napastnika. Kuriozalna sytuacja w sparingu Rakowa-Częstochowa. Sędzia zszedł w trakcie meczu. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego tego nie robisz, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności, a jeżeli doceniasz moją pracę, nie muszę mówić, co masz robić. Lećmy z newsami, miłego oglądania. Na początek zróbmy przegląd ostatnich transferowych doniesień z całego świata. Wczoraj Fabrizio Romano na swoim twitterowym koncie poinformował o transferze Masona Mounta do Manchesteru United. Umowa Anglika ma obowiązywać do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Chelsea na sprzedaży swojego piłkarza ma zarobić 55 milionów funtów podstawy i 5 milionów w ramach bonusów. Oficjalne potwierdzenie transferu ma nastąpić w tym tygodniu. Lada dzień Bayern Monachium ogłosi duże wzmocnienie linii defensywnej. Romano na swoim twitterowym koncie ogłosił here we go w sprawie transferu piłkarza Napoli Kim Min-jae do mistrza Niemiec. Bayern miał aktywować klauzulę odstępnego, która wynosiła około 50 milionów euro. Testy medyczne Koreańczyka zaplanowane są na środę. Wszystkie formalności powinny zostać dopięte do końca tego tygodnia. W końcu oficjalnie został potwierdzony transfer Sandro Tonaliego do angielskiego Newcastle. 23-latek podpisał ze srokami kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku. AC Milan na sprzedaży swojego piłkarza ma zarobić 70 milionów euro. Co ciekawe, zapewnili sobie również procent od kolejnego transferu, zatem kwota ta może jeszcze wzrosnąć. Dużego transferu dokonał angielski Liverpool. The Reds postanowili wykupić z niemieckiego RB Leipzig Dominika Szoboszlaja. Węgier miał kosztować dokładnie 70 milionów euro, czyli tyle, ile miało być zapisane w klauzuli odstępnego. 22-latek będzie występował z numerem 8, który wcześniej należał do klubowej legendy Stevena Gerrarda. Szoboszlaj przyznał, że to dla niego duża rzecz. Będę miał numer 8. Mam tatuaż związany ze Stevenem Gerrardem. To był powód. Był jednym z największych, kiedy byłem dzieckiem. Jeżeli chodzi o te niepotwierdzone informacje, to głośno jest wokół Neymara. Dużo wskazuje na to, że Brazylijczyk może niedługo pożegnać się z PSG. Według informacji dziennikarza Jakuba Chinara, 31-latek miał otrzymać lukratywną ofertę od saudyjskiego Al Hilal. Mowa tutaj o 3-letnim kontrakcie, za który ma zarobić 600 milionów euro. To oznacza 200 milionów euro za rok gry, czyli dokładnie tyle, ile w Al Nassr otrzymuje obecnie Cristiano Ronaldo. W końcu saudyjskiemu klubowi udało się sięgnąć po topowego trenera. Al Hilal ogłosiło, że kontrakt z nimi podpisał Jorge Jesus. Co ciekawe, 68-latek prowadził drużynę w latach 2018-2019, zatem jest to jego powrót. Portugalczyk w przeszłości prowadził takie zespoły jak Benfica, Sporting czy brazylijskie Flamengo. Oficjalnie potwierdzone zostało objęcie saudyjskiego klubu Al-Ettifaq przez Stevena Gerrarda. Anglik podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku. W poprzednim sezonie klub ten zajął 7 miejsce w saudyjskiej ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo będzie miał w Al Nassr nowego kolegę. Według Fabrizio Romano, saudyjski klub doszedł do porozumienia z Interem w sprawie transferu Marcelo Brozovicia. Włoski klub ma zarobić 18 milionów euro, a kontrakt Chorwata ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Jeszcze tego samego dnia Al Nassr potwierdziło podpisanie kontraktu z Brozoviciem. Według podpisanej umowy ma zarobić od 70 do 100 milionów euro. Pierwszy letni transfer potwierdziła drużyna Lecha Poznań. W poniedziałek pojawiła się informacja o przybyciu Eliasa Anderssona do Polski w celu odbycia testów medycznych przed transferem. Kolejorz za tego piłkarza ma zapłacić szwedzkiemu Jurgården około 400 tysięcy euro. FC Barcelona niedługo może potwierdzić transfer jednego z największych piłkarskich talentów – transfer Ardy Gülera z Fenerbahce. Sam Joan Laporta całkiem niedawno przyznał, że piłkarz jest na celowniku Dumy Katalonii. Umowa Gülera ma obowiązywać przez 5 lat, a zawarta w nim klauzula odstępnego ma wynosić miliard euro. Kiepski początek zaliczyła młodzieżowa reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy. Kadra do lat 19 na inaugurację grupowych zmagań przegrała 0-2 z Portugalią. Porażka nie przekreśla szans na awans do kolejnej fazy. Biało-czerwonych czekają jeszcze mecze z gospodarzem turnieju Maltą oraz Włochami. FIFA przymierza się do zmiany kluczowego przepisu dotyczącego spalonych.
Na czym miałaby polegać owa zmiana? Otóż spalony ma być gwizdany w momencie, gdy piłkarz całym swoim ciałem przekracza linię wyznaczoną przez ostatniego piłkarza drużyny przeciwnej z pola. To rozwiązanie ma być najpierw testowane w meczach drużyn młodzieżowych. Po nich zapadnie decyzja, co dalej. Cesc Fabregas podjął ostatnio bardzo ważną decyzję. Hiszpan w wieku 36 lat postanowił zakończyć piłkarską karierę. Ogłosił to za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Jego ostatnim klubem było włoskie Como. Co prawda kontrakt miał ważny do 30 czerwca 2024 roku, jednak postanowił go nie wypełniać i zakończyć karierę. Fabregas przychodzi do historii jako piłkarz z bogatą gablotą trofeów. Z pewnością zapisał się w historii światowego futbolu. Toni Kroos zdradził, w jakim momencie zakończy profesjonalną karierę. W minionym sezonie długo nie było wiadomo, czy Niemiec przedłuży kontrakt z Realem, czy postanowi skończyć z futbolem. Ostatecznie Niemca będziemy mogli oglądać w białej koszulce w sezonie 2023-2024. Co wydarzy się po nim? Ze słów Kroosa można wywnioskować, że absolutnie nic nie jest przesądzone. W rozmowie z niemieckimi mediami przyznał, że karierę zakończy w momencie, gdy nie będzie wystarczająco dobry, co nie będzie mu dawało satysfakcji z gry. Ze sporymi problemami może niedługo zmierzyć się reprezentant Chorwacji, Luka Modrić. Dotyczą one Dinama Zagrzeb oraz tematu korupcji. Przypomnijmy, w 2018 roku chorwacki sąd skazał Zdravko oraz Zorana Mamića za wielomilionowe oszustwa finansowe. W tej sprawie zeznania składał m.in. piłkarz Realu Madryt. Jak się teraz okazuje, Modrić został oskarżony o krzywoprzysięstwo i podatkowe oszustwo. Część z 7 milionów euro, które Dinamo otrzymało w przeszłości za Modricia, miała trafić do Zdravko Mamića. Według francuskiej agencji prasowej AFP pojawiły się nowe dowody w sprawie. 38-latkowi za wspomniane przewinienia grozi od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Joan Laporta ostatnio udzielił wywiadu, w którym padło kilka ciekawych zdań. Jednym z tematów rozmowy z La Vanguardia był Xavi Hernandez. Prezydent klubu przyznał, że Hiszpan swoją pracą zasłużył na kolejny kredyt zaufania. Wie, że teraz priorytetem jest poprawa zespołu i planu rentowności. Potem przyjdzie czas na przedłużenie jego umowy. Zasłużył na to. Chce kontynuować pracę i nie będzie z tym problemu. W rozmowie nie mogło zabraknąć także tematu Lionela Messiego. Jak się okazuje, klub wciąż ma finansowe zobowiązania wobec niego. Laporta przyznał, że wszystko powinno zostać uregulowane do 2025 roku. Joan jednocześnie podkreślił, że ma bardzo dobre relacje z Argentyńczykiem oraz jego otoczeniem. Zapowiedział, że zaprosi Messiego na uroczystości związane ze 125. rocznicą istnienia FC Barcelony. Lionelowi ma zostać przygotowany, cytuję, super hołd. Ostatnie tygodnie nie są szczęśliwe dla Roberta Lewandowskiego. Wizerunek kapitana reprezentacji Polski został ostatnio mocno nadszarpnięty. Czarę goryczy przelała porażka z Mołdawią i brak odpowiedniej reakcji kapitana. Później pojawiła się informacja o przerwaniu współpracy z marką Oshi. W sieci pojawiały się nieprawdziwe informacje na ten temat, co musiał sprostować m.in. portal z memami Quake.pl. Prawnicy Lewandowskiego postanowili wyjaśnić niektóre memy. Kolejne ciekawe informacje podał Mateusz Borek. W programie Moc Futbolu na kanale sportowym stwierdził, że sam piłkarz o niczym nie wie. Ja wcześniej się spotkałem przypadkowo zupełnie w godzinach popołudniowych z jednym z jego przyjaciół. O, Robert jest na Mazurach, na łódce, kompletnie jakby nie sięga po telefon, nie wie co się dzieje w tej sprawie, bo zapytałem o ten temat. Paris Saint-Germain zaprezentowało stroje na przyszły sezon. Na Instagramie francuskiego klubu pojawiło się wideo z udziałem Kyliana Mbappe. Zaprezentował on wyjazdowy komplet paryskiej drużyny. Czy to oznacza, że Francuz pozostanie w klubie do końca sezonu 2023-2024? Do kuriozalnej sytuacji doszło niedawno w meczu towarzyskim Rakowa-Częstochowa. Mistrz Polski w sparingu zmierzył się ze Slavią Praga. W 11 minucie rywalizacji czerwoną kartkę zobaczył Papa Nikolaou. Po tym sędzia główny postanowił zejść do szatni wraz ze swoimi asystentami. Mecz ostatecznie został dokończony z pomocą kierownika drużyny Rakowa oraz rezerwowych czeskiej drużyny. Ostatecznie Raków przegrał 1-2. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!